Szanowni Państwo, chociaż pogoda nieco kapryśna, no i koronawirus gdzieś tam krąży, dlatego no, dzisiejsze zawody przenieśliśmy na krytą jeżdżalnię. Dzisiejsza impreza to drugie zawody skokowe imienia Jadwigi Pasturczak. Każdy, kto miał styczność z panią Jadwigą, no na pewno zapamiętał ją na długie lata, jeśli nie na całe życie. A jeżeli chodzi o przebieg dzisiejszych zawodów, to będzie on się składał, będą się składały zawody z czterech oddzielnych konkursów, które będą postopniowane wedle trudności. Cztery konkursy, a zacznie się konkursem numer jeden pod tytułem Pierwszy start dla początkujących adeptów sztuki jeździeckiej. Później wraz ze wzrostem trudności odbędzie się konkurs Pierwszy parkour, Mini RL oraz konkurs L. Szanowni Państwo, bez wątpienia nie spotkalibyśmy się tutaj dzisiaj, gdyby nie wsparcie zupełnie nieocenione, w szczególności finansowe. Dzięki niemu możemy zapewnić uczestnikom pewien poziom, komfort. Nie są może to zawody w pełni profesjonalne, natomiast myślę, że jak na warunki klubowe są to całkiem przyzwoite. Chciałbym w kolejności podziękować kilku instytucjom, jak wspomniałem, bez których dzisiejsze zawody by się nie odbyły. I tak, dzięki Urzędowi Miejskiemu w Koronowie, który współfinansuje dzisiejsze zawody, dzięki Bydgoskiej Palarni Kawy Lafayette, Centrum Zaopatrzenia Jeździectwa Rekop, JS Koronowo, Sklep Electronics z Koronowa, Fabryka Mebli Gama z Koronowa, Klub Żeglarski Wind w Koronowie, Rodzinny Port Jachtowy Tazbirowo, no i Anteo Laboratorium Zastosowań Informatyki. Drodzy Państwo, nie może się obyć oczywiście rozpoczęcie dzisiejszego, właściwie pierwszego konkursu bez oficjalnego otwarcia. Zatem oddaję głos prezesowi klubu jeździeckiego Deresz, panu Michałowi Adamkiewiczowi. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzień dobry uczestnikom. Mam nadzieję, że tylko tego roku spotykamy się no, w takim bardzo kameralnym składzie. Chciałbym tutaj podziękować, kolega konferencjer podziękował donatorom, fundatorom dzisiejszej imprezy. Natomiast ja chcę Państwu powiedzieć, że nie odbyłyby się te zawody, gdyby nie aktywna część członków, sympatyków klubu jeździeckiego Deresz, która swoim naprawdę ogromnym zaangażowaniem no spowodowała, że możemy się dzisiaj spotkać i wspólnie bawić. Tak jak kolega tutaj wspomniał, zawody są imieniem Jadwigi Pasturczak, naszej instruktorki, ale to do czegoś zobowiązuje. Dlatego chciałbym, żeby te zawody przebiegały w atmosferze uśmiechu, wspólnej zabawy, a przede wszystkim dbałości o konia. Dziękuję bardzo za uwagę i dzisiejsze zawody uważam za otwarte. Drodzy Państwo, zatem przejdziemy do konkursu numer jeden, ale zanim przejdziemy do tego konkursu, przedstawię komisję sędziowską, która no, nie zawaham się powiedzieć, ostra jak brzytwa w dniu dzisiejszym. A zatem od mojej lewej pani Katarzyna Szef, pani Ewa Kędzierska i pani Daria Szmigel. Drodzy Państwo, drogie uczestniczki, zapraszamy na konkurs pod tytułem Pierwszy start. Zostają na parkurze wszyscy zawodnicy. Proszę o start Marcjanny Sztylkę na koniu Kama.
Pierwsza piłeczka nie trafiła do kosza. Jeden punkt karny. Druga piłeczka poprawnie trafiła do kosza. Przejazd w czasie 1:43. Jako druga startuje Natalia Zielińska na... Przepraszam, Natasza Zielińska na koniu Jerzynka. Przeszkoda numer 1 pokonana bezbłędnie. Zadanie numer 2 również wykonane. Determinacja zawodniczki duża. Opór konia również. Piłeczka poprawnie trafiła do kosza. Prosimy o powtórkę tego sukcesu. Jeszcze troszkę, tak jest, udało się. Piłeczka nie trafiła do kosza. Jeden punkt karny. Jako kolejną zawodniczkę zapraszamy Martynę Babel na koń Olimpia. Zawodniczka trochę bardziej samodzielna, jednak dopuszczamy możliwość opiekuna na padoku. Pierwsza przeszkoda pokonana bezbłędnie. Druga również. Pierwsza piłeczka trafiła do kosza. Druga piłeczka trafiła do kosza. Proszę Państwa, proszę zwrócić uwagę na spięcie grzywy i ogona. Proszę zwrócić również uwagę na to, jak zawodnicy są przygotowani do zawodów, na jeździecki strój oraz na to, jak prezentują się ich rumaki. Cały poranek trwało, żeby konie były przygotowane. Przed nami Anita Hrabkowska na koniu Black.
lekkim zawahaniem, przeszkoda pierwsza pokonana, bezbłędnie. Druga również zaliczona. Piłeczka numer 1 trafiła do kosza. Jeden punkt karny za utratę piłeczki. Poprosimy na start ostatnią zawodniczkę z konkursu pierwszego, Sarę Jędrzejewską, na koniu poker. Pozostałych zawodników proszę o ustawienie się w równej linii. Pierwsza przeszkoda pokonana po wyjściu. Walcz, walcz, walcz! Piłeczka na razie już na swoim miejscu. Na szczęście nie udało się pokonać przeszkody numer 2. Za utratę bacika nie ma punktów karnych, piłeczka ważniejsza, dobry wybór. Trafiła szczęśliwie do kosza. Piłeczka numer 2 trafiła do kosza. Drodzy Państwo, dziękujemy serdecznie wszystkim zawodnikom za przejazd. Poprosimy o chwilę na obrady, podliczenie punktów oraz czasów. Zawodników prosimy o rozstępowanie się po dużym obwodzie. A ja poproszę o wielkie brawa dla wszystkich zawodników, bo sam nie wiem, czy bardziej byłem zestresowany i przejazdem, czy moją rolą. Wielkie brawa! Drodzy Państwo, po dosyć sprawnych, muszę przyznać, podliczeniach, chcielibyśmy przedstawić wyniki konkursu numer 1, pierwszy start. Ex aequo, miejsce czwarte z lokatą 5 punktów karnych za jedną zrzutkę i przekroczenie normy czasu zajmują ex aequo Natasza Zielińska na Jeżynce oraz Martynna Sztylka na Kamie. Dziewczyny, nie zrażajcie się, to jest pierwszy start. Jest aspiracja do tego, co można zrobić następnym razem lepiej. I mam nadzieję, że zapamiętacie swój start jako wielką, wielką przygodę. Dekoracji pamiątkową w LOR dokonuje instruktor Krzysztof. Drodzy Państwo, miejsce trzecie z jednym punktem karnym, z poprawnym czasem przejazdu zajmuje Anita Hrabkowska na koniu Black.
Z uwagi na niechęć pleka do dekoracji, lo będzie w dość nietypowym miejscu, ale jakże ważne, proszę kolekcjonować, my z koleżankami też mamy swoje pamiątkowe plo, ale z zawodów imienia pani Jadwigi nie posiadamy, prawda? Dobrze. Proszę Państwa, niby konkurs pierwszy start, a jednak mi emocje też się udzielają. Miejsce drugie, uwaga, zajmuje Sara Jędrzejewska na koniu poker. Największy uśmiech oraz pierwsze miejsce zajęła Martyna Mamel na koniu Olimpia. Gratulujemy! Chwila na ciepłe słowo od instruktora Krzysztofa. Gratulacje i wręczenie nagród. Chwila czasu dla fotoreporterów, operatorów. I na chwilę radości, proszę Państwa, gratulujemy serdecznie wszystkim zawodnikom, przede wszystkim udziału. Brawa dla nich. Dziewczyny, prosimy o oddanie nagród, ale tylko na chwilę. Oddamy je naprawdę, będzie Wam po prostu wygodniej. Poprosimy w kolejności zajętych miejsc, czyli jako pierwszą Olimpię, jako drugiego pokera, jako trzeciego bleka i Jerzynkę oraz Kamę w tej kolejności o rundę honorową na razie w kłusiku. Za rok pewnie w galopie. Pojawili się na parkurze panowie, bo pierwszy konkurs był zdominowany przez młode Amazonki, a wreszcie być może ta męska siła pokaże, kto rządzi. Jak tam chłopaki, gotowi? I dziewczyna. Ja dopinguję w tym konkursie chłopaków, także panowie, nie zawiedziecie mnie. Laura daje. Prosimy panów o ustawienie się między pierwszym a drugim słupem. Jako pierwsza w konkursie drugim pod tytułem Pierwszy parkour wystartuje Laura Kamińska na koniu baletka. Pierwszy,
Dziękujemy Laurze za przejazd. 2 punkty karne. Prosimy o przejazd Huberta Olszewskiego na konie Kilimandżaro. Drodzy Państwo, chcieliśmy zauważyć, że zwracamy uwagę na czystość konia jednak i przygotowanie zarówno stroju konia, jak i jeźdźca. Jednak zdajemy sobie sprawę, że na padoku jest dosyć duże błoto, stąd nogi końskie nie wyglądają tak, jak wychodziły ze stajni. Hubert, gotowy? Proszę. Zawodnik jest zdeterminowany, proszę zauważyć, skupiony prawidłowo. Nie wiadomo co w środku, ale na pewno zawodnik wykazuje dosyć i opanowany. Czasu, brak punktów karnych. Prosimy o wjazd Mateusza Dąbrowskiego na jantarze. Odczytujemy dyskretny ukłon. Drodzy Państwo, Jankarek miał ochotę pogalopować, ale również sztuką jest nie pozwalać koniowi na to, co on chce, tylko dogadać się, żebyśmy robili to, na co ma ochotę tak naprawdę jeździec, nie szkodząc koniowi. W normie czasu. Dziękujemy bardzo uczestnikom. Prosimy o wjazd Wiktorię Dankowską oraz Danę Domańską. Nie chcę niczego przesądzać, ale panowie zgodnie z tym, co powiedziałem, mnie zawiedli, za co bardzo dziękuję. Brawo chłopaki. Na parkurze pojawiły się już 2 ostatnie uczestniczki konkursu numer 2. Przywitajmy je brawami. Pierwsza pojedzie Wiktoria Dankowska na koniu Kama. Zawodniczki prosimy o 2 głębokie wdechy, jeszcze większe wydechy, uśmiech, optymizm i determinację. Ten uśmiech jest bezcenny. Trzeba przyznać, że zawodniczka ruszyła z kopyta. Postawiła na tempo. Państwo, pamiętam zawody zeszłoroczne i wydaje mi się, że dały dużo Wiktorii do myślenia, stąd ta dzisiejsza determinacja. Duży progres. Ja tych zawodów nie pamiętam, ale rzeczywiście tempo uczestniczki imponuje. Dziękujemy za przejazd. Prosimy o wystartowanie Lenę Domańską na pisance.
dwie ostatnie uczestniczki podkręciły tempo dzisiejszego konkursu. Myślę, że panowie mają poważną konkurencję. Drodzy państwo, zacznie się prawdziwa rywalizacja. Drodzy państwo, emocje uczestników udzielają się również jury. Manie kciuków to też emocjonujące zajęcie, przyznam państwu. Ja poproszę jury o zachowanie bezstronności. Trzeba być jedno ze wszystkich uczestników. Przejazd bezpłatny w formie czasu. Prosimy o wjazd wszystkich zawodników i chwilę na obrady dla jury. Jak państwo zauważyli, no zaczęła się poważna rywalizacja. Po nieco spokojniejszym początku panowie wyznaczyli pewien poziom, ale no przyznaję, że młode Amazonki nie oddały pola i podkręciły mocno tempo. Zobaczymy, jak to wypadnie na kartach sędziowskich. Widzę, że prezes klubu jeździeckiego Deresz wyraźnie zadowolony z poziomu zawodów. Myślę, że przede wszystkim warto odnotować zadowolenie ze strony jeźdźców, chociaż skupienie było niebywałe, ale pojawiły się już pierwsze uśmiechy, także myślę, że ten stres związany z oficjalnym występem już minął. Ustawienie koni na lecim słupu. Linie przeszkodą numer 3 i 4. A o dekorację poproszę prezesa seniora, pana Józefa Szewca oraz obecnego prezesa, pana Michała Adamkiewicza. Drodzy państwo, konkurs był emocjonujący, nie ukrywajmy. Miejsce piąte zajęła Laura Karniska na koniu Baletka. Spojrzeć na elegancję jeździecką, koń ma czerwone nauszniki i czerwony czapek. Miejsce czwarte zajmuje Mateusz Dąbrowski na koniu Jantar. Miejsce trzecie zajmuje Hubert Olszewski na Kilimandżaro. No i teraz Hubert może popatrzeć na panie, które go przegoniły. Trochę przegoniła Huberta i zajęła tym samym drugie miejsce. Lena Domańska na koniu Pisanka. Tutaj między miejscem drugim a pierwszym różnica była o koniecki kopyto, o głos końskiej grzywy, dosłownie o setne sekundy, także dobrze, że mieliśmy podwójny pomiar czasu. Miejsce pierwsze zajmuje Wiktoria Rantowska na koniu Kama. Sami państwo widzieliście, jak ten nieśmiały początek, a jaki miał finał. Ale jeszcze raz dziękuję bardzo chłopakom, że dali radę. Prosimy teraz uczestników o przejazd w kursie rundy honorowej w kolejności takiej, jak były zajęte miejsca. Nagrody na chwilę zostaną wam odebrane, żeby przejazd mógł być bezpieczny. Gratulujemy serdecznie. Ja osobiście Wiktorii bardzo pamiętam zeszłoroczny przejazd. Ilena i Wiktoria pokazała, że naprawdę można się zdeterminować.
wielkimi krokami zbliża się konkurs numer 3, czyli Mini LL. Jak widzicie Państwo, zawodnicy pojawili się już na parkurze. Ja znowu będę dopingował płeć męską. Jestem przekonany, że Kajetan poradzi sobie świetnie, podobnie jak jego poprzednicy. Zawodnicy mają jeszcze chwilę na objechanie parkuru, przemyślenie trasy przejazdu i sprawdzenie, jak bardzo te trociny są suche. O myślenie strategii. Przypominamy o miejscach, gdzie obowiązkowo trzeba przejść do kursa. A wśród publiczności słyszę spekulacje, kto wygra konkurs numer 3. A zatem powoli przystąpimy do konkursu numer 3. Witamy zawodników na konkursie trzecim, zwanym Mini LL. Jako pierwszy wystartuje Kajetan Nowak na koniu Rebus. Widzieliśmy. Ale to dowodzi, że atmosfera jest niezwykle gorąca, także rozumiemy, że zawodnik chce się przygotować jak najlepiej do swojego występu. Nie zdałyśmy zamiarów Kajetka. Oficjalnie tak. Witamy.
to jakby trwała walka. Walka pomiędzy jeźdźcem a koniem, żeby się z nim dogadać. Ale tym większe gratulacje dla Marysi. Bo właśnie na tym polega ta sztuka, żeby móc się porozumieć ze zwierzęciem i żeby ta para zagrała. Cały czas, drodzy Państwo, mówimy o jeźdźcach i jeźdźcach, ale tak naprawdę to przecież zawody parami, bo to dyscyplina zespołowa, ten mini zespół w postaci jeźdźca i konia tworzy całość. Na parkur wjeżdża Natalia Szkoda na Poperze i Dominika Kamińska na Janti. Jako pierwsza pojedzie Natalia Szkoda na Poperze. Wizualne z przejazdu były troszkę inne niż zarejestrowały to Poperę. W normie czasu przejazd z dwoma punktami karnymi, który plasuje zawodnika na piątej pozycji, zajmuje to miejsce Kajetan Nowak na rebusie. Może trzeba było na narce jechać. Może za rok, ale będę to rok. Ale gratulacje dla naszego rodzynka. On tak naprawdę przemęczony, nie? Tak, trzeba podkreślić, że Kajetan pomaga w stajni, karmi nasze konie i jeszcze startuje, także robi coś ponad samą jazdę. Miejsce czwarte. W normie czasu, bez punktów karnych i myślę, że z ogromną satysfakcją mimo czwartego miejsca, ogromną satysfakcją z dogadania się z koniem i czystego przejazdu może mieć Maria Szewc na koniu Parka. Drodzy Państwo, miejsce trzecie.
trzecim konkursie Mini-LL. Tak, i sobie wybieram, raczej Natalia Szkoda na koniu poker. Tak, również Natalia. Pokera. No, tym bardziej brawa i trzecie miejsce jak najbardziej zasłużone. To teraz? Miejsce drugie zajmuje Wiktoria Jakubczak na koniu surdut. Dziękuję. Pierwsze z najlepszym czasem uzyskała Dominika Kamińska na Kwiatki. Bo już jest już po przejeździe, jest już proste jeździe, postawę, proste plecy i uśmiech na twarzy. Prosimy w kolejności zajętych miejsc. I o nieskakanie przeszkód. Martyna Masełkowska na koniu Tamiza. Thank you.
karnych. Dziękujemy bardzo, prosimy o wjazd z parkuru. Do parku wjeżdża Adelia Wojciechowska na koniu Halucynacja i Ania Radniewska na koniu Zakorza. Jako pierwsza pojedzie Amelia Wojciechowska na halucynacji, a nie prosimy o ustawienie się między ostatnimi punktami. Przeszkody numer 2.
chciałam z radością, nie krytą i nie ukrywam, że dosyć małym wzruszeniem poinformować, że wszyscy uczestnicy przejechali dzisiaj bez rozstania się z koniem. To mnie bardzo osobiście cieszy. To będzie jeszcze mniej instruktorem. Jak widzieliście Państwo, konkurs numer 4 obfitował w emocje, a te emocje się mocno udzieliły zawodnikom, stąd te błędy. I także presja była dosyć spora. A ja, drodzy Państwo, opuściłem już na stałe swoje miejsce. Chciałem zapytać uczestników o wrażenia. Słucham. Bardzo fajnie, cieszę się, że mi. Cieszę się, że przyjechałam na Krzysztofę, ja to w ulicy i to na z niej. No, fajnie było. A z siebie? Tak, w miarę. Mogło być lepiej. Pytanie jeszcze do Zosi. Co nie wyszło? Co zagrało nie tak? No, zatrzymało się przed tej pierwszej przeszkody, trochę mnie podpło. Ale co, stres? No. Szanowni Państwo, mimo wszystko wielkie brawa. Chciałem zapytać, czy jury ma już szalone wyniki? Owszem, ma. Ale nie powiem. A zatem zapraszam. Znane są nam wyniki, miejsca. Świetnie. Zatem zapraszam do dekoracji pana prezesa Michała Adamkiewicza oraz wiceprezesa pana Jacka Depa. Drodzy Państwo, był to konkurs o najwyższym stopniu trudności. Tym bardziej cieszę się, że sobie był bezpiecznie. Uczestnikom gratulujemy przede wszystkim chęci, bo to nie tylko dzisiejszy przejazd, ale również treningi były do tego potrzebne, zaangażowanie, połączenie tego z nauką. I tak, nota 6 z eliminacją zawodniczki, jednak z gorącymi oklaskami pocieszenia proszę kierować do Adeli Wojciechowskiej na halę trenerskiej. Mówimy Amelii do zobaczenia w przyszłym roku, oby duch walki w tobie się rozwijał, a nie gasł. Miejsce 5 zajęła Ania Kaźmierczak na koniu Zekorta. Ania nadal uśmiechnięta, w zeszłym roku zwycięzczyni konkursu, w tym roku miejsce 5, więc zobaczcie, no, jak to mówią, raz na wodzie, raz pod wozem, ale tyle na koniu z uśmiechem. Tak? Brawa. Miejsce 4. W ostatnim dzisiejszym konkursie zajęła Zofia Skrzypczak na koniu Black. I w tym momencie emocje rosną, bo zostało już tylko miejsce premiowane, ale od 1 i 3. I teraz poznamy, jaką to kolejność wystawiło jury. Z uwagi na to, że jury ma figlarny charakter, chciałabym powiedzieć, że miejsce 2 zajęło Dominika Maniawska na koniu Paletka. Nie ma tak łatwo. A, tu jest. Miałeś być jak dziurka, a okazało się, że jesteś niefigularny. Aż się boję, co będzie za chwilę. Miejsce 3 zajęła Marcelina Masełkowska na koniu Tamiza. Brawa! Miejsce 1 zajmuje Zofia Prościńska na koniu Tequila. Wielkie brawa! Zawodnicka chyba nie dowierza, bo trudno o uśmiech w takim momencie. Widać, że wielkie emocje. Drodzy Państwo, baletka już wie, że tutaj urząd tam. Ale jeszcze chwilę, jeśli Daria pozwolisz, póki mam
Przepraszam, mikrofon to może kilka słów zapytam. Uważenia, panie prezesie. Uważenia, w Dzięszczynie. No widzę. Ale jeszcze raz wielkie brawa, szanowni państwo. Chciałabym tylko przypomnieć zawodnikom, że po przejeździe zapraszamy po odbiór nagieł. Tak? Bo to też jest istotne. Zapraszamy na rundę honorową, którą poprowadzi Tequila w kolejności zajmowanych miejsc. Państwu już serdecznie dziękuję i do zobaczenia wkrótce.